was, nazywam się Marek Cypliński. Chcę wam powiedzieć, że spotkałem Jezusa, żywego, prawdziwego Jezusa. Jest napisane, że złodziej przyszedł po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć, a Jezus przyszedł po to, żebyśmy mieli życie w obfitości. I wiesz, nie mówię ci o religii, ale o żywym, żywym Jezusie, o jedynym, prawdziwym Jezusie. Wiesz, religia zakłada na nas kajdany, pokazano nam jakiś system. Właśnie system zabija nas, a Chrystus przyszedł po to, żeby dać nam wolność. Jestem człowiekiem, który wiele lat zmagam się z depresją i z nerwicą i nie umiałem sobie kiedyś wyobrazić, jak to jest żyć bez depresji. To wydawało mi się tak odległe i nieosiągalne. I wiesz, gdy planowałem swoje samobójstwo, zamknąłem się w piwnicy i ze łzami w oczach wołałem: Boże, jeśli Ty jesteś żywy i prawdziwy, ja potrzebuję Cię poznać. Potrzebuję wiedzieć, czy Ty mnie potępiasz, czy akceptujesz, czy mnie kochasz, czy mnie nienawidzisz. Wiesz, i ze względu na to, że otworzyłem swoje serce, On zaczął mi odpowiadać. I tak samo jak Ty dzisiaj otworzysz swoje serce, gwarantuję Ci na 100%, że On Ci odpowie. Bo On jest żywym Bogiem. On jest żywym Bogiem. Wiesz, człowiek, gdy został stworzony, żył w naturalnej relacji z Bogiem, ale oddzielił się od Niego i uzależnił się od diabła. I chcę Ci powiedzieć, że diabeł został pokonany na krzyżu. Jest dzisiaj tylko zwykłym frajerem. I jeśli nie pojednałeś się z Bogiem przez Chrystusa, służysz temu frajerowi diabłu. Nie musi tak być w Twoim życiu. Chrystus jest w stanie dać Ci wolność, jesteś w stanie zapanować nad diabłem. Tak się stało w moim życiu. Tak Bóg wyprowadził mnie z depresji, z nerwicy, z długów. I dzisiaj żyję w obfitości, bo takie życie przyniósł mi Chrystus. Pojednaj się dzisiaj z Bogiem. Jeśli zmagasz się z jakąś chorobą, jest napisane, że Królestwo przybliżyło się do nas i nie przejawia się w Słowie, lecz w mocy Bożej. Przyjdź, położymy na Ciebie ręce. Możesz zostać uzdrowiony dzisiaj. Bóg to nie jest jakiś frazes. To jest żywa, potężna osoba. To nie jest religia. To jest żywy, potężny Bóg. Możesz się z Nim pojednać w jednej chwili. Nieważne, czy jesteś gotowy, czy nie. Czy uważasz się za dobrego człowieka, czy nie. Nie ma to żadnego znaczenia. Znaczenie ma tylko to, czy spotkałeś się z Jezusem. Ja spotkałem się z Jezusem i nie stałem się lepszym człowiekiem. Stałem się nowym stworzeniem. To wywaliło moje życie do góry nogami. Tak się stanie też z Twoim życiem, jeśli tylko się odważysz, jeśli zdecydujesz się na Jezusa.